27 lipca. Nie znajdziemy przeciwko temu Danielowi żadnej przyczyny do oskarżenia, chyba że znajdziemy coś przeciwko niemu w związku z zakonem Boga jego. Księga Daniela, rozdział 6, werset 5. Nie wszyscy są takimi wybitnymi postaciami jak Daniel i nie wszystkim dane są wizje, objawienia i zrozumienie, jakie były dane jemu. Wszyscy będą jednak mieli takiego samego ducha oddania zasadom sprawiedliwości, które będzie stopniowo sprawdzane przez boską opatrzność na wąskiej drodze, w miarę jak będą usiłowali postępować śladami tego, który dał im przykład, ich Daniela, wodza, Pana Jezusa. Niech więc wszyscy, którzy wzywają imienia Chrystusa, odstąpią od nieprawości. Niech będą wierni, niech odważą się być Danielem. Charakter Daniela jest godny naśladowania. Jak Daniel powinniśmy starać się być tak rozważni pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym i religijnym, by zwykły człowiek nie mógł słusznie oskarżyć nas o żadne uchybienie. Nieuniknione jest, że będzie mu przeszkadzała nasza działalność religijna, jeśli ta będzie w harmonii z prawdą. Wrogowie prawdy chętnie oskarżyliby nas o wykroczenia w innych dziedzinach życia. Nie powinniśmy dawać im ku temu okazji, jak nie dawał Daniel. Pytania. Czy w tym tygodniu byłam prześladowana dla sprawiedliwości? Jak to znosiłam? Z jakimi wynikami? Równoległe cytaty. 27 lipca. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 49, werset 23. Choć napoili go goryczą i strzelali do niego, i nienawidzili go strzelcy. Księga Joba, rozdział 12, werset 4. Jestem pośmiewiskiem dla swojego przyjaciela. Ja, który wołam do Boga, a on odpowiada: sprawiedliwy i doskonały jest pośmiewiskiem. Psalm 11, werset 2. Bo oto niegodziwi napinają łuk, kładą strzałem na cięciwę, aby w ciemności strzelać do tych, którzy są prawego serca. Psalm 38, werset 21. Nie opuszczaj mnie, Panie, mój Boże. Nie oddalaj się ode mnie. Psalm 44, wersety od 16 do 19. Na głos tego, który gardzi i bluźni z powodu wroga i mściciela. To wszystko nas spotkało, a jednak nie zapomnieliśmy o Tobie, ani nie naruszyliśmy Twojego przymierza. Nasze serce się nie odwróciło, ani nasze kroki nie zboczyły z Twojej ścieżki. Chociaż powaliłeś nas w miejscu smoków i okryłeś nas cieniem śmierci. Psalm 44, werset 23. Ocknij się, czemu śpisz, Panie? Obudź się, nie odrzucaj nas na wieki. Księga Izajasza, rozdział 29, werset 20 i 21. Gdyż nastanie kres dla okrutnika, zniszczeje szczyderca i zostaną wytępieni wszyscy, którzy czyhają na nieprawość, którzy obwiniają człowieka za słowo, zastawiają sidło na tego, który ich strofuje w bramie i bez powodu doprowadzają sprawiedliwego do upadku. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 10 do 12. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 44. Lecz ja mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. I módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, wersety od 16 do 18. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi. Będą was bowiem wydawać radą i będą was biczować w swoich synagogach. Także przed namiestników i przed królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo przeciwko nim i poganom. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, wersety od 21 do 23. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i spowodują ich śmierć. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A gdy będą was prześladować w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 9 i 10. Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia. A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, wersety 22 i 23. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie będą was nienawidzić i gdy was wyłączą spośród siebie. Będą was znieważać i odrzucą wasze imię jako niecne z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się w tym dniu i weselcie, bo obfita jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem ich ojcowie postępowali wobec proroków. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, wersety od 12 do 19. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydawać do synagog i więzień, prowadzić do królów i namiestników z powodu mego imienia. A to was spotka na świadectwo. Dlatego postanówcie sobie w sercu, aby nie obmyślać wcześniej, jak macie odpowiadać. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć ani się sprzeciwić wszyscy wasi przeciwnicy. A wydawać was też będą rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. I zabiją niektórych z was. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Ale nawet włos z waszej głowy nie zginie. Przez swoją cierpliwość zyskajcie wasze dusze. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 18 i 19. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata. Dlatego świat was nienawidzi. Ewangelia Jana, rozdział 16, werset 1 i 2. To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli. Będą was wyłączać z synagog. Owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 14. Ja dałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Dzieje apostolskie, rozdział 4, wersety od 16 do 20. Mówili, co zrobimy z tymi ludźmi? Bo to, że dokonali oczywistego cudu, wiadomo wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz żeby się to bardziej nie rozchodziło wśród ludzi, zabrońmy im pod groźbą mówić do kogokolwiek w to imię. A przywoławszy ich nakazali, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im: rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga? My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Dzieje apostolskie, rozdział 5, wersety od 40 do 42. I posłuchali go. A przywoławszy apostołów, ubiczowali ich i zabronili im mówić w imię Jezusa, a potem ich wypuścili. A oni odchodzili sprzed rady, ciesząc się, że stali się godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, rozdział 8, werset 17. A jeśli dziećmi, to ich dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. List do Rzymian, rozdział 8, wersety od 35 do 37. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie? Czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak jest napisane? Z powodu Ciebie przez cały dzień nas zabijają. Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Drugi list do Koryntian, rozdział 11, wersety od 23 do 27. Są sługami Chrystusa? Mówią jak głupi. Ja jeszcze bardziej. W pracach więcej. W chłostach nadmiarem, w więzieniach częściej, w niebezpieczeństwie śmierci wielokroć. Od Żydów 5-krotnie otrzymałem 40 razów bez jednego. 3 razy byłem bity rózgami, raz kamianowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od bandytów, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci, w trudzie i znoju, często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i nagości. List do Żydów, rozdział 12, werset 3 i 4. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. Niech wam nie będzie rzeczą dziwną. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, werset 12. Najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Nie dziwcie się, najmilsi, że ogień okrutny was pali. Nie dziwcie się, ważne byście o tym pamiętali, który uznać was może za godnych uczestniczenia w bolesnych cierpieniach dla Jego imienia. Niech was też nie dziwi, gdy ukochani z pogardą się od was odwracają i prawdę, nowinę wspaniałą odrzucają. Patrzcie na tego, który wytrwał, okazując wierność i w ten sposób zyskał nieśmiertelność. Nie dziwcie się, najmilsi, że czasami każde drzwi zamknięte się wydają, a waszym wysiłkom wszyscy się sprzeciwiają. Spokojnie w cierpliwości trwajcie, aż Mistrz objawi swą wolę. Czekajcie. Niech was też nie dziwi, że wąska ścieżka węższą, ciemniejszą się staje. Wy wiernie podążajcie nią dalej, a wkrótce Mistrz powie: dobrze się sprawiłeś, wejdź, odpoczywaj, nagrodę zdobyłeś.